panie trenerze, przegrywamy z Lechem 0-1, ten mecz, dobrze zaprezentowaliśmy się w tym spotkaniu i tak naprawdę przy odrobinie szczęścia chcemy zakończyć się remisem, jak ocenia pan występ Buni? Mógł zakończyć się remisem, jednak no Lech dzisiaj był zespołem, który strzelił tą jedną bramkę więcej, ale myślę, że nie musimy się wstydzić naszego występu. Myślę, że ta licznie zgromadzona publiczność, która dzisiaj przyszła obejrzeć przede wszystkim Lecha Poznań, też mogła zobaczyć z drugiej strony zespół, który no, radził sobie na boisku, myślę, nie najgorzej i kilka fajnych akcji, kilka sytuacji bramkowych, które też mogliśmy wykorzystać. Stało się inaczej. Przegrywamy mecz, ale myślę, że wstydu nie przynieśliśmy i miło było oglądać ten zespół. Problemów z motywacją w drużynie nie było przed takim meczem. Było widać, że chłopacy walczyli na 100, a nawet na 200% możliwości. To pokazuje już to, że z zespołami klasowymi, tak? Już wcześniej też graliśmy z Wiedzią Legnica w okresie przygotowawczym i tamten też sparing pokazał, że zawodnicy potrafią się zmotywować jakoś dodatkowo, że te cechy wolicjonalne, te umiejętności, które oni posiadają, są naprawdę na bardzo dużym poziomie i taki sparing jak dzisiaj z Lechem, on też dla nich będzie procentował. Ja myślę, że każdy z nich fajną dzisiaj przygodę przeżył, nie każdy z nich będzie miał możliwość zagrania po raz kolejny z takim przeciwnikiem z Ekstraklasy, więc tym bardziej się cieszę, że doszło do tego sparingu, że ten poziom piłkarski był mi się na wysokim poziomie i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Za dwa dni gramy z Chełmianką Chełm, no ciężko będzie się odbudować kondycyjnie przed tym meczem, czy nie będzie tutaj problemu? Nie. Zresztą tak było, można zauważyć, dwie jedenastki praktycznie na boisku, 35 minut graliśmy, więc tak naprawdę dzisiaj to była jednostka treningowa, troszeczkę w innej formie gry, ale nie będzie to miało żadnego wpływu i w sobotę wracamy już na boiska ligowe i chcemy dalej kontynuować naszą dobrą grę u siebie i zdobywać kolejne punkty. Dziękuję.